Wiele zakątków w mieście zmieni swoje otoczenie i zostanie dostosowanych do zmian klimatu. Na ten cel gmina Jawor pozyskała blisko 5 milionów 400 tysięcy złotych z funduszy norweskich. Jak spowodować, żeby Jawor jeszcze dynamiczniej się rozwijał i żeby te wszystkie kierunkowe decyzje odpowiadały potrzebom i projektu, ale także naszym mieszkańcom, bo zmieniamy podwórka, za tym idzie zupełnie nowa estetyka, łączymy to wszystko, a dzisiaj chcemy od naszych partnerów z Norwegii pozyskać doświadczenie i być może uda nam się coś implementować tutaj u nas w mieście w Jaworze. Także bardzo dobrze, bo skuteczne pozyskiwanie środków unijnych dla mieszkańców to jest ponad 5 milionów złotych i zmiana Jawora w kilkunastu miejscach. Także i te gospodarcze projekty, które są niezwykle ważne dla Jawora, ale i te, które dotyczą właśnie przestrzeni zielonych. A w tym aspekcie już kilka rzeczy nam się skutecznie udaje realizować, bo to będzie i farma fotowoltaiczna, zakup elektrycznych autobusów i teraz te tereny zielone, które są niezwykle dla nas ważne. W konferencji udział wzięli także partnerzy z Norwegii, którzy przedstawili urbanistyczne i ekologiczne rozwiązania w Norwegii oraz przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak aby uzgodnić najlepsze dostępne rozwiązania dla miast w warunkach zmieniającego się klimatu. W Norwegii mamy mniejsze zaludnienie w miastach i to łączenie zieleni z przestrzenią miejską wygląda nieco inaczej. Tu w Jaworze jest bardziej wszystko zurbanizowane, ale znaleziono świetny sposób na łączenie przestrzeni zurbanizowanej z terenami zielonymi. Jawor to piękne miasto. Znajdujemy tu dużo przestrzeni łączącej zielono-niebieską infrastrukturę. Cieszy fakt, że władze poprzez ten projekt dążą do zwiększenia tej przestrzeni, jakże potrzebnej dla mieszkańców. Działania miasta, które służą nie tylko środowisku i nie służą tylko poprawie jakości klimatu, bo to są tak naprawdę działania, które służą mieszkańcom. I kształtowanie zielono-niebieskiej infrastruktury dla nas jako osób zajmujących się kształtowaniem przestrzeni, to są na pewno rozwiązania, które doskonale wpisują się w ograniczanie skutków zmian klimatu, o których tak głośno i często mówimy. Oczywiście ten proces zmian klimatu, on w pewnych jakby okresach przebiega bardzo intensywnie, dynamicznie i możemy się zastanawiać, na ile obiekt bioretencji, na ile zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ograniczy te negatywne skutki, ale na pewno myślę, że same te inicjatywy powodują, że patrzymy trochę inaczej już na kształtowanie zieleni, na to, że kształtowanie zieleni, kształtowanie nazywanej obecnie modnie zielono-niebieskiej infrastruktury jest narzędziem. Jest narzędziem, które może bardzo konkretnie, w bardzo wymierny sposób wpłynąć na parametry jakości środowiska, poprawić klimat zarówno w skali mikro, czyli w skali małej ulicy. Tutaj te propozycje zagospodarowania tych niewielkich fragmentów centrum miasta mogą również wpłynąć bardzo dodatnio na jakość klimatu lokalnego, czyli nie tylko tej małej przestrzeni, ale właśnie przestrzeni całego miasta. W przyszłym roku już wjadą firmy budowlane, które będą zmieniały przestrzeń publiczną i prawie 10 hektarów terenu Śródmieścia, zmieniały jakość życia mieszkańców i nadawały nowe funkcje społeczne. Dzięki temu projektowi będziemy mogli to wszystko zmienić przede wszystkim dla ludzi i dla środowiska. Bo ten projekt, trzeba zaznaczyć, jest bardzo przyjazny dla środowiska. Nawet materiały, z których będą wykonywane na przykład ścieżki, ciągi piesze, będą przyjazne środowisku, będą naturalne kamienie, bardzo dużo zieleni, zmienią się podwórka na przyjazne, zamienią się na ogrody, parki kieszonkowe, ogrody tarasowe. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni.